Początki mojej przygody z teatrem były trudne, ponieważ pamiętam, że byliśmy w szkole podstawowej na spektaklu o Marii Curie-Skłodowskiej. I ten świat, który oglądałem, był na tyle fascynujący, że nie potrafiłem wysiedzieć cicho i bardzo głośno to komentowałem, to co widziałem. I w pewnym momencie Maria Curie-Skłodowska powiedziała: stop, proszę światła na widownię. Jeżeli ten chłopiec nie wyjdzie z widowni, nie wyjdzie z tej sali, to ja nie odkryję radu. Pamiętam, że musiałem opuścić salę. Marzyło mi się też takie miejsce w Nowej Hucie, ponieważ czuję się jakimś takim lokalnym patriotą. I znalazłem taką salę przy kombinacie. Salę zresztą, w której miałem studniówkę. I przez rok organizowałem tam spektakle. Świetny klimat, wspaniałe miejsce. Zresztą ludzie, którzy wychodzili, odkrywali to miejsce i mówili: Boże, nie wiedzieliśmy, że w Nowej Hucie jest taka sala. Biega się panu znaczną kwotę, a zabezpieczenia, które pan proponuje, nie pokrywają ryzyka. I mówi pan, że nie zmieni pan, tak? Z takimi papierami nie mogę, no to niestety nie możliwe. No, nie mam innych papierów, tylko... A ja dostałem te kwiaty od kobiet, które przychodzą na moje spektakle i po prostu wręczają mi kwiaty. Nie wiem dlaczego. Mam małą zdolność kredytową, ale za to mam duży dar. Moja żona mnie nie zdradza. Mówisz to z pełnym przekonaniem, przyznaję, ale bez żadnych dowodów, bez zabezpieczenia. A tak naprawdę o teatrze zacząłem myśleć poważnie w liceum. Chodziłem do liceum 16 i pamiętam, że obejrzałem w teatrze telewizji scenariusz dla trzech aktorów Bogusława Szefera z Teatru Stu w wykonaniu Jana Peszka i braci Grabowskich. I to było dla mnie olśnienie, takie tąpnięcie. Urodziłem się w Nowej Hucie, w szpitalu Żeromskiego. Tutaj się wychowywałem, jestem związany z osiedlem uroczym, osiedlem teatralnym. Tutaj chodziłem do przedszkola, do szkoły muzycznej na Skarpie. Nowa Huta to jest moje środowisko naturalne. Tutaj się czuję jak zawsze, jak u siebie. Pomimo tego, że po studiach zaliczyłem wiele miast, od stolicy poczynając, to jednak Nowa Huta jest miejscem, w którym się czuję najlepiej. Spotykamy się w miejscu nowym, a jednocześnie starym, gdyż to miejsce zachowuje swą kulturotwórczą funkcję. Wcześniej mieścił się tu oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Teraz otwieramy Klub Zgody Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta. Te atrakcje tu za nami towarzyszą właśnie temu wydarzeniu, a w ośrodku bogata oferta kulturalna nie tylko dla mieszkańców Nowochucian, ale również dla wszystkich mieszkańców Krakowa. To miejsce zyskuje nową jakość, nową przestrzeń i na pewno będzie służyło mieszkańcom przez długi, długi czas. 30 kilka lat mieszkałem w Nowej Hucie, urodziłem się w tym pięknym miejscu, w tej mojej ulubionej dzielnicy, choć od kilku lat zamieszkuję stolicę tegoż pięknego kraju, ale wciąż powracam do korzeni, wciąż pamiętam, noszę w sercu Nową Hutę i jest to moje ulubione miejsce póki co na tej planecie. Tworzę modę postapokaliptyczną, inspirowaną końcem, taką wizją końca świata. I to jest o tyle ciekawe, że
wkraczam w świat dotąd mi nieznany, bo wyobraźcie sobie, jak może czuć się muzyk perkusyjny, który po 20 latach uprawiania muzyki perkusyjnej nagle zaczyna działać w warszawskim świecie mody, tworząc postapokaliptyczne kostiumy. Pomyślałem sobie, będę tworzył modę z tego, co ludzie wyrzucają na śmietnik. Jest to taka moja filozofia odśmiecania świata i sprawiania, by troszkę inaczej postrzegać to, co nam wydaje się, że już jest nam niepotrzebne, że jest już, nadaje się na śmietnik, że jest nie do użycia. Moda marki Prepost Evolution udowadnia, że śmieć może mieć drugie życie. Projekt, o którym chcę wam teraz opowiedzieć, nazywa się Amputation 2020. Jest to działalność, którą tworzę z Madame Miko, udowadniając światu, że ludzie z niepełnosprawnością mogą być superbohaterami i taki jest właśnie wydany niedawno kalendarz. Ograniczenia są tylko w naszej głowie. Ci ludzie, ten kalendarz, ten projekt powoduje to, że zmieniamy nie tylko jakby świat zewnętrznie, ale też tutaj, gdzieś w środku, w nas samych, mentalnie się zmieniamy. Ja sam, tworząc kostiumy dla takich postaci, zmieniłem się na tyle, że niepełnosprawność postrzegam już teraz zupełnie inaczej. Nie chcę powiedzieć, że tym ludziom jest łatwo, bo na pewno nie jest. Ale to nie jest tak, że oni nie mogą korzystać z życia w pełni. I to jest pięknym dowodem na to, że warto tworzyć takie rzeczy, warto tworzyć takie inicjatywy i warto pracować z ludźmi, których normalnie nie postrzegalibyśmy gdzieś na ulicy, nie dostrzegalibyśmy, nie chcielibyśmy z nimi mieć nic wspólnego, a tu okazuje się, że można z takich postaci jak na przykład Rafał, nasz okładkowy bohater, stworzyć superbohatera!